Hej, co to ma? Chodź, Fifi. No chodź, czekaj, wołamy Filipka. Chodź. Fifi! Fifi! Chodź, idziemy, Fifi, chodź. No chodź. Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę, jest 16 października. Chyba tak, 16 października. Jak widzicie na kanale już tych filmów nie ma, tak na co dzień nie ma na bieżąco. Właściwie no już nawet w tytułach nie będę pisać, który to vlogtober, bo się wszystko pomieszało. No nie ogarniałam, nie wyrobiłam się z tym wszystkim. Powiem wam, że po prostu ostatnio nie ogarniam rzeczy tak na co dzień. Wiecie, nie robię tych rzeczy, które sobie zakładam, że zrobię i to się tak przyciąga tak naprawdę nieraz na kilka dni później, więc jestem mega do tyłu ze wszystkim, także no nie ma po prostu, że chcę na to czasu, niestety. Znaczy, nie wiem, czy jest na to czas, ale w każdym razie ja to organizuję tak, że tego czasu nie ma, więc może przy lepszej organizacji on by był. Myślę, że też nie chodzi o samą organizację, bo po prostu ostatnio mój nastrój, mój humor był kiepski, nie był jakiś tam, wiecie, no po prostu wszystko się składało razem do kupy i no myślę, że każdy takie dni ma, ja właśnie miałam ich nawet kilka pod rząd, no i tak też o to wyszło. A wiecie, też jak humor jest gorszy i nastrój, no to te rzeczy też automatycznie idą nam trochę gorzej. Sama nie wiem, czy to jest wina, czy humor był kwestią tego, że wiecie, nie dawałam rady z obowiązkami, z tymi rzeczami, żeby sobie zrobić to, co sobie założyłam, czy tak naprawdę było odwrotnie, to, że nie dawałam sobie rady z tymi rzeczami wpływało na mój humor. Tego się na razie nie dowiemy. Ja sobie robię kawę, a teraz pokażę wam spodnie. Oczywiście suszarka idzie w tle. A ja sobie kupiłam spodnie dzisiaj i pomyślałam, że pokażę wam dwa modele w Nexcie. Dwa modele, jedne są slim, a drugie to są skinny. Także który z nich może wybiorę. Jedne są takie fajne, mają gumeczkę z tyłu, a ja ostatnio w ogóle jak zobaczyłam ten trend, że jest na spodnie z gumką, to powiem wam, że jeszcze nie mam takich długich, ale miałam krótkie i to jest w ogóle po prostu szał, rewelacja, bo miałam takie krótkie spodenki, w Tesco w ogóle je kupiłam sobie i jeszcze jedne miałam właśnie też krótkie na gumce i naprawdę bardzo fajne, a zwłaszcza właśnie dla kobiet po ciąży, po cesarkach. Ja akurat jeszcze mam takie problemy z brzuchem niestety, no i potrzebuję coś takiego, wiecie, w tym miejscu nosić bardzo komfortowego, więc zaraz sobie przymierzę, ale tylko jeden model, te skiny mają gumeczkę właśnie z tyłu na pasie, a drugie nie mają, ale pokażę wam jak wyglądają, za 24 funty, więc cena spoko, a ten jeans jest naprawdę bardzo fajny, więc zobaczymy zaraz razem. No a w międzyczasie ja sobie zrobiłam kawkę, taki duży, duży kubek i do tego sobie wezmę i zjem krówkę. Nie wiem, czy wam mówiłam, ostatnio byłam bardzo zapalonym fanem krówek i kupuję te wedla, bo te wedla są tutaj na miejscu dostępne, ale powiem wam, że bardzo smakują mi krówki z firmy Wawel, także jeżeli ktoś ma właśnie gdzieś w pobliżu i jeszcze nie jadł, to koniecznie niech je spróbuje. Te są też ok, ale Wawel jest po prostu nieziemski. No ja na razie mam tylko ten, ale cieszę się z nich. Oczywiście jedną krówkę na teraz, to nie dlatego, że zjem tylko dzisiaj jedną, tylko po prostu, wiecie, następne będą później. A w ogóle ciekawa jestem, jak wam mijają ostatnie dni. Jeżeli macie ochotę, to bardzo proszę, napiszcie w komentarzu, jak wam w ogóle mija ten miesiąc, jak jest październik, jakie są pogody, jakie są wasze nastroje. Ja mam różnie na jesień, ale w sumie nie wiem, czy to jest tak zależne od pory roku. W każdą porę roku mam różnie. Pogoda może tutaj u nas nie dopisuje tak na co dzień, ale nie jest źle. Ostatnio w sumie jest sporo słońca, było też trochę deszczów, także wiecie,
Także wiecie, jest trochę tego i trochę tego. No ale jeżeli macie ochotę, to bardzo serdecznie właśnie zapraszam do tego, żebyście zostawili taką wiadomość w komentarzu, jak wam mija ten październik, jak się zapowiada listopad na przykład, czy w ogóle lubicie te miesiące, lubicie tą porę roku, no i w ogóle jak wam się układa. Bardzo jestem ciekawa, jak to u innych bywa właśnie w ten miesiąc. A ja idę mierzyć spodnie. Więc mam dwie pary spodni i chciałam sobie jeszcze po prostu coś kupić. Dobra, i tak one się prezentują. To jest ten model skinny jeans. Oj, teraz w ogóle taka od poduszki trochę inny kolor jest tych spodni, ale zaraz wam pokażę w innym miejscu. I to są takie zwykłe niebieskie, ale powiem wam, że o nie, one nie mają tutaj tej gumeczki. One miały gumeczkę, bo ja sobie ten model zobaczyłam w sklepie właśnie z gumeczką, ale nie było rozmiaru i jakoś zrobiłam sobie metkę, zdjęcie tej metki i wpisałam właśnie początek tych spodni, początek tego i właśnie wpisałam początek tego numeru i podpowiedział mi te spodnie, więc one wyglądały bardzo podobnie, no tyle, że nie mają tutaj tej gumki, więc widocznie numer tamtych spodni jest inny, taki wiecie, seria, numer, no, konkretnego, numer konkretnego modelu musi być w takim razie inny, albo trzeba coś tam więcej wpisać, także niestety nie mają tej gumeczki, więc nie wiem, czy to zostawię, bo naprawdę bardzo chcę mieć spodnie na gumce. No ale nic, zobaczymy, jak one się będą układać. I zamówiłam sobie też i kupiłam sobie też na miejscu, bo tak trochę mi się odechciało tych skinów, trochę odechciało mi się takich wąskich, obcisłych spodni, więc wzięłam sobie jeszcze takie wersji slim. One są po prostu trochę szersze, te nogawki. Nie są takie, wiecie, opięte. Nie wiem, czy to w ogóle widać, no ale już widzicie chyba, jaka jest, to wam podwinę. To są właśnie te slim, a to są te skinny. Także jest różnica. Tak ogólnie na pierwszy rzut oka wyglądają niemalże identycznie. No ale wielka szkoda, że nie ma tutaj tej gumeczki. W każdym razie zmierzę i pokażę wam. No więc jedne to są właśnie te slim, także one są takie szersze tutaj. Z tej strony, bo jest zbyt ciemno, mimo to, że jest tak jasno jak tutaj. No i tak wyglądają, jak nogawka jest niepodwinięta. Także ja wolę sobie je podwinąć. No szkoda, że w lustrze od razu tak przyciemnia kamera, nie wiem czemu. I tak nie widzicie dokładnie. Jest tak ciemno. O! No ale fajnie się u góry układają, jest taki luz, są luźne, chociaż nie ukrywam, że bardzo zastanawia mnie to, jak jest z tą gumką z tyłu. Nawet bym powiedziała, że są tutaj takie, mówię cicho, bo dzieci śpią, takie szersze, takie trochę odstające z tyłu, bym powiedziała, ale w praniu się może trochę skurczą, niby się zawsze mówi, że stają się większe, ale może się skurczą i one są, no właśnie, taka jest nogawka. Mam nadzieję, że widać i chyba je. Podoba mi się to, że są takie szersze, a nie takie, wiecie, obcisłe. Nie podoba mi się może ten efekt do końca, jak nie są podwinięte, ale tutaj mi się na tej nogawce już to podoba, więc chyba sobie wolę takie szersze. No a tutaj jest właśnie wersja te skinny. No i nie ukrywam, że też mi się podobają. Też są wygodne, aczkolwiek chyba za duże w pasie. Chyba są za duże w pasie, no dziwne. Może chyba nawet skoczę dzisiaj do sklepu i spróbuję jeszcze znaleźć te z gumką, albo sobie w sklepie zamówię te z gumką, bo mnie bardzo ciekawią właśnie, jakie one będą, ale te nawet nie zostawiam, no bo one po prostu są za duże, a jak się rozciągną, bo nie wiadomo, czy się skurczą podczas prania, czy się rozciągną i wtedy będzie większa lipa, ale też mi się te skiny podobają, no w ogóle fajny jeans, a tu ja w całości. A tak sobie piję tą kawę, ale powiem wam, że dawno mi nie smakowała tak bardzo kawka i popatrzcie, już z całego kubka zostało tylko mniej niż połowa, także 5 minut. Ale fajnie, że możemy się tak napić kawki razem. Mam nadzieję, że jak oglądacie, to sobie też coś szykujecie do picia. Dobra, patrzcie. Pycha, naprawdę pyszna. Wypiję ją przy was, naraz, całą.
Jak już jesteśmy w kuchni, to sobie przełożymy od razu tabletki. To są tabletki do zmywarki. Pokażę wam, co u nas na obiadek, bo my mamy taki obiadek gotowy z Marka Spencera. Dzieciaczki miały, tu jest resztka zupy pomidorowej, ona była taka mega, mega gęsta z ranym ciastem. Ja lubię taką, ale lubię też rzadkie. Na drugie danie ze wczoraj jeszcze, bo miała być kasza, kasza będzie na kolację, manna, a na drugie danie zostało jeszcze ze wczoraj ryż z jabłkami, także trochę mdło wygląda dzisiaj, ale dołożę cynamonu i podgrzeję na maśle, także to jeszcze sobie dzieciaczki zjedzą, to jest taki ryż na mleku gotowany, no i z jabłuszkiem upieczonym, a my będziemy mieć, pokażę wam później jakie danie i powiem wam, czy smakowało, bo jemy pierwszy raz takie gotowe. A my dzisiaj będziemy jeść na obiad coś takiego, to jest takie gotowe pudełko z różnymi smakami i tutaj są smaki Tajlandii, jest wersja też te smaki Indii i kuchnia chińska. Także ja wzięłam pierwszy raz te smaki Tajlandii. Oj, muszę patrzeć, co Fifi tutaj wyczynia. Kiedyś próbowałam też tej wersji, coś podobnego jest w Tesco, całkiem smaczne. Z Waitrosa i powiem wam, że nie wiem, z czego, który sklep ma fajniejszą tą wersję, a z Marka Spencera chyba tego nie brałam. Chciałam, ale tego nie brałam. A właśnie mam taką chęć wypróbowania tych pudełek w różnych sklepach. No i tu są takie, wiecie, różne dania, różne smaki kuchni z Tajlandii. Więc ciekawa jestem, jak nam to zasmakuje. My nieraz lubimy właśnie takie rzeczy skosztować. Coś podobnego, tylko w mniej gotowej wersji jest z firmy Hello Fresh i to też właśnie takie tam zamawiałam smaki Tajlandii, także myślę, że powinno nam to zasmakować. No to Hello, podobne właśnie smaki z takich różnych kuchni zamawiam z Hello Fresh, tylko że to jest taki mniej gotowej wersji, a no ale pewnie zdrowszej. No ale na dzisiaj mamy właśnie to, także dam wam później znać, jak smakuje. Pokażę wam szybciutko, bo zaraz będzie krzyk, także muszę uciekać, bo już spróbowały dzieciaki. To jest właśnie porcja Filipka, także to jest ten ryż na jabłuszku. I powiem wam, że no teraz u nas to bije rekordy, po prostu dzieci jedzą same i uwielbiają. Także dla niejadków albo coś na zamianę proponuję bardzo serdecznie właśnie ten ryż z jabłuszką, bo jest naprawdę to hit numer jeden. No i ten obiadek wygląda tak. No i zobaczymy, czy jest dobry. Później powiemy, jak będziemy pić herbatę.